Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor. Gorąco polecam. Profesorowie dziejów bajecznych? Zdumiony wypowiedzią jednego z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego Andrzeja Chwalby napisałem ostatnio tekst Jeśli PZPR umarła wcześniej, to Uniwersytet Jagielloński jest skompromitowany. Jednocześnie deklarując Chętnie porozmawiam z każdym, także z profesorem Chwalbą, w oparciu o fakty. Tekst ujawniłem publicznie i rozesłałem także do profesora Chwalby i Polskiego Towarzystwa Historycznego, ale odpowiedzi do tej pory nie było. Co zresztą w oparciu o dotychczasowe doświadczenia mnie nie dziwi. Takie są standardy nauki polskiej, a historycznej w szczególności. Wyjątki tylko potwierdzają regułę. Z niewygodnymi faktami się nie dyskutuje. Niewygodnych faktów się nie bada. Ja nie mam wątpliwości, że nauka musi być oparta na faktach. Jak nie ma faktów, nie ma nauki. I co z tego, że są tytuły zwane naukowymi i katedry o nazwach naukowych? Nauka historyczna winna być oparta na faktach, a jeśli nie jest oparta, to opisuje co najwyżej dzieje bajeczne, które do kategorii naukowej. Nie mogą należeć. Od lat piszę o dziele istniejącym do dnia dzisiejszego w obiegu naukowym i edukacyjnym, zwanym Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, które z faktami najnowszych historii niewiele ma wspólnego. Są to rzecz można, dzieje bajeczne, mimo że bardzo niedawne i znane wielu spośród jeszcze żyjących. Co z tego, skoro utytułowanie tatowi historycy prawdziwych dziejów opartych na faktach nie chcą za żadne skarby poznać. Widocznie profesorowie dziejów bajecznych są za to wynagradzani, awansowani, gdy poznawanie prawdy mogłoby się wiązać z utratą etatu możliwości awansowych. Uniwersytet w czasach postprawdy ma swoje reguły i preferencje. I mamy taką naukę historyczną, że jedni utytułowani takie bajki piszą, drudzy, czasem jeszcze bardziej utytułowani, pozytywnie je recenzują, reklamują, do przyswojenia ich przez brać akademicką, obligują, a inni, też utytułowani, liczący na tytuły i stanowiska, milczą, odważnie chowając głowę w piasek. Tak funkcjonuje u nas nauka. Nie tylko historyczna, nie bez przyczyny niewiele znacząca w nauce światowej, rzecz jasna z marginesem, który od tej reguły odbiega. Ponosimy z tego powodu straty nie tylko wizerunkowe. Słuszne są opinie. Nie powinniśmy czekać, aż ktoś opowie za nas z naszą historię. Powinniśmy to robić sami. Ale czemu z tym opowiadaniem naszej historii opartej na faktach? Dokumentacjach jest tak kiepsko. Mamy co prawda i PN ogromnych osiągnięciach, ale i swoich badach, wpadkach i w ciągu kilkunastu lat nie wszystko, co zaniedbano w ciągu dziesiątku lat, da się nadrobić. Na tym tle szczególnie blado wypadają opowieści o historii naszych uczelni, gdzie pracuje wielu historyków, gdzie się formuje nauczycieli historii szkół, nie tylko wyższych, ale przede wszystkim tych niższych tzw. podstawowych i średnich, przez które przechodzi znakomita większość Polaków. I to jest duża odpowiedzialność za formowanie tych nauczycieli, spoczywająca na profesorach historii. Ale czasem są to profesorowie dziejów bajecznych, jeśli chodzi o historię najnowszą. Czym to jest spowodowane? Zapewne nie bez znaczenia mał sposób przeprowadzenia transformacji perolowskiego systemu kłamstwa w PRL-BIS, którym kłamstwo odgrywa nadal wielką rolę. Tym bardziej, że uczelnie, nie dając sobie rady z realizacją swoich statutowych obowiązków, to jest poszukiwania prawdy, z niej zrezygnowały, nawet w statutach, i wzięły się za produkcję niemal przemysłową dyplomów i tytułów, z czego są przez lata rozliczane z wiadomymi skutkami. Jak pokazują odtajnione scenogramy okresu transformacji, ta miała się odbywać poprzez poszanowanie socjalistycznego systemu wartości, tak przez stronę komunistyczną, jak i wyselekcjonowane przez kierownictwo PZPR, MSW postępowe, to znaczy spolegliwe wobec dotychczasowego systemu odłamy Solidarności, po wykluczeniu odłamów osób radykalnych, niezdolnych do poszanowania wartości komunistycznych. Sojusz PZPR i z polegliwej części Solidarności na górze jest udokumentowany i opisywany, komentowany. Ale co z sojuszami na dole? Nie było ich? Jakby tak było, to taka transformacja chyba by nie miała szans na powodzenie, ale jednak została zrealizowana i skutki jej cierpimy do dnia dzisiejszego. Dlaczego profesorowie historii? Nie opisuję jak wyglądał taki sojusz na ich podwórkach, w uczelniach ich zatrudniających. Przecież tam były komórki PZPR o wszystkim decydujące, ale jakoś tak dziwnie do tej pory nieudokumentowane. Stąd na przykład składy podstawowe organizacji partyjnych PZPR, niekompletne, na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza są znane, ale tylko z mojego lustra nauki. W którym ludzie nauki jakoś nie chcą się za bardzo przeglądać. Etatowi historycy nawet takiego lustra do tej pory nie zainstalowali w przestrzeni publicznej. We wspomnianej wypowiedzi profesora Halby, ale też z opracowań z nazwy historycznej i to wydawanych nawet przez IPN, można przeczytać o dekompozycji PZPR, na przykład na Ujocie, jeszcze przed ostateczną jej śmiercią. Rzecz w tym, że dokumentacji tej dekompozycji brak. W dziełach historycznych nie ma obrazu struktur partyjnych przed dekompozycją. Więc co tej dekompozycji miało ulegać? i Jak? Przed transformacją ustrojową na uczelniach, także na Ujocie, przeprowadzono polityczne weryfikacje kadr. Jak można zapoznać się w dokumentach SB, jak i PZPR. Były to weryfikacje mające na celu usuwanie z uczelni niewygodnej dla przewodniej siły narodu, aby nadal była ona przewodnia i zdolna do sojuszu ze sprawiedliwymi wobec niej odłamami solidarności. Ten etap historyczny jakoś jest pomijany milczeniem przez etatowych historyków, a najwybitniejsi z nich komisyjnie ustalali wbrew faktom, że nikomu się krzywda na uczelni z przyczyn politycznych wówczas nie stała. Czyli, tak jak można z tego sądzić, PZPR i SB w gruncie rzeczy dbały o należyty poziom uczelni? Tacy historycy znakomicie nadawali się do transformacji PRL-u w PRL-biz. Co gdzie, jak gdzie, ale na uczelniach znakomicie się udało. I mimo upływu lat uczelnie stały się jako skanseny komunizmu, chociaż takiego słowa w dziejach historycy nie używają. Patrz na przykład dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak swoje uczelnie zdekomunizowali, że minister nauki nawet nie widzi powodu, aby do ustawy wpisać zapis o konieczności dekomunizacji. Widocznie zapoznając się z takimi dziełami uznał, że skoro nie było komunizmu, to i nie ma czego dekomunizować. Brać akademicka, dekomunizacji się zresztą nie domaga, nie protestuje przeciwko takiej postaci reformy, z której niemal wszyscy w szczególności byli partyjnacy i przez nich wyselekcjonowani, są zadowoleni. Dziejów uczelni opartych na faktach nie chcą, nie potrafią napisać. Świadków niewygodnych dla nich historii nie chcą nawet znać. Piszą dzieje bajeczne, utrzymują że chyba właśnie dzięki temu na etatach i nawet mają swoisty status pokrzywdzonych finansowo, bo przecież winni zarabiać dużo więcej od tych, którzy się nie wyróżniają ani takimi jak oni tytułami, ani opisywaniem takich dziejów bajecznych. Taka jest obecna rzeczywistość i nie zanosi się, aby ona po reformie systemu akademickiego się zmieniła, bo brać akademicka jest zadowolona z tego, że czego jak czego, ale ruchów kadrowych to się obawiać nie musi. Profesorowie dziejów bajecznych będą sobie pisali nadal swoje bajki i utrzymają swoje etaty, tytuły, prestiże, togi, a czasem nawet grono staje, byle tylko nie pisali jak było naprawdę. Ci, którzy pisali, piszą prawdę, na dzisiejszych uniwersytetach są i będą traktowani jako persona non grata.